Stacja Sanok Miasto to dawny dworzec kolejowy, który za sprawą kilku osób związanych z lokalnym środowiskiem kulturalnym niebawem rozpocznie swoje drugie życie. Po remoncie powstanie w nim alternatywne centrum kultury. Dowiedziałam się, że jest wolny budynek i ponieważ działamy chociażby teatralnie i potrzebujemy swojego miejsca na swoje rzeczy, scenografię, to cały czas się rozrasta. Chcemy mieć swoją własną jakąś scenę, tu nie ma teatru, też pomyślałam, że to może być okazja dla Sanoka, żeby jeszcze coś tam nowego sobie zaproponować tutaj mieszkańcom. Ale teatr to nie wszystko. To miejsce ma być kulturalnym centrum Sanoka. Pomysłów na urządzenie starej stacji kolejowej artyści szukali razem z mieszkańcami miasta, których zaprosili na stację. Każdy mógł wpisać swoją propozycję. Ja napisałam muzyki, dużo muzyki. Czekamy, żeby ruszyło Sanok Miasto z wykrzyknikiem. To były moje wewnętrzne takie prośby, pobożne życzenia, ale oczywiście czekam, mówiąc szczerze, nie tylko na muzykę. Teatr, czekam też na jakąś możliwość wymiany książek czy gazet przeczytanych, chociażby. Młodzież na pewno, która skraca sobie drogę do liceum, mogłaby wymieniać podręczniki, które są dzisiaj drogie. Może gdzieś się jakiś kącik znajdzie. Każda inicjatywa będzie przez nas przyjęta życzliwie i czekamy na nowości, na Sanok Miasto. Tu jest tak pusto i fajnie było, gdyby to były jakieś warsztaty taneczne dla takich wieku moim. No na przykład breakdance albo jazz. I bym chciała, żeby tu były różne koncerty, na przykład Marii Peszek albo jakieś takie reggae. No i żeby to było takie ożywione, bo to tak stoi puste. Mam akurat dziecko w wieku szkolnym i byłaby to dobra alternatywa w stosunku do siedzenia przy komputerze. To wiemy wszyscy, którzy mamy dzieci, że dzieci masakrycznie dużo czasu spędzają przy komputerze. No to oderwanie się i zrobienie czegoś ciekawego, no to jestem za tym. Niezależnie od tego, co powstanie w budynku dawnego dworca, jedno już dzisiaj jest pewne. To miejsce ma tętnić życiem. Niemalże od rana do wieczora było pełne ludzi zadowolonych, aktywnych, działających, z nowymi pomysłami nieustannie. Sanocki dworzec nie jest pierwszym i jedynym, który zmieni swoje pierwotne przeznaczenie. Podobnie stało się m.in. w Falenicy pod Warszawą, gdzie prywatny inwestor po wyremontowaniu budynku dworca otworzył w nim klub o kawiarnię o nazwę Stacja Falenica. Z powodzeniem przedsięwzięcie działa od maja 2010 roku.